Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Fire portal, dobra, mam to już tutaj. Okej. I właśnie z tym coś powinni zrobić, bo na w Utama jeszcze bardziej im utrudnił. No, ale to Utama to był typowy balans, bo ona z jednej strony została osłabiona, z drugiej strony została wzmocniona, więc... Zależy od kogo. Czy wzmocniona? Tak. Nie, po prostu... No mechanikę lepsza. Zmienili jej, nie? No lepsza jest mechanika. Lepsza mechanika w tej chwili niż była, no, ale jest słabsza. Tak. Ona mnie w ogóle nie słucha. A miałeś quest log updated czy coś? Chwila. Haj, dobra. Był, dobra, to, dobra. To ulubiona część tego questa, to każdy na tych NPC-kach polega. Haj, temple, father. A, możliwe, że temple jeszcze. Yes. Ta nowa Utama byłaby przezajebista i OP, jakby było 8 sekund cooldownu, a nie 14. Taka zmiana by jej wystarczyła, żeby była po prostu mega mocna. I tak nie jest zła. Byleby jej kurde... Dobra, dobra, napisała to, co miała napisać, czyli him. No to chodź. Nie jest zła, no ale mówię, jakby była 8-sekundowym cooldown miała, no to byłaby OP. Tak, tak, to wiesz rację, że jeśli oni coś chcą ulepszyć, to to spierdolą. No więc... dlatego ja mówię, lepiej niech nic nie ruszają, jest jak jest, jest fajnie i niech nie dotykają, bo już spierdzielę jak zwykle. To jest moje ulubione wejście tutaj normalnie, nie wiem co to za... Zły człowiek to zaprojektował. Muszę wbić te... Co to miało być? W dół tutaj. Ja mam chyba wbite to wszystko. No i baty trzeba tu wbić. Wiesz co, batów tu nie wbijaj, a chyba że masz solitery wbite, bo baty się na soliterach wbija. Mam solitery wbite. Z wami wbijam. Ja tu jest. A może. To czekaj. Na chwilę się tu ja. My na lewo, a... Aha, dobra. Bobek się nie martwił ten. Czekaj, 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 niech sobie Knajcich na prawo jeszcze do tego NPC-ka pobiegnie, nie? Bo no, Bobek to na upartego to by tego gaza wybloczył. Na HP-ku. No, poza łekiem oczywiście. Dobra, gdzie teraz muszę? Gdzie teraz jest następny prawo. Tu w dziurę. Aha, masz trapa. Dobra, dobra, dobra. Zepsa. I tu musisz z kielichem zagadać. To jest faza. Ten teren jest fajny, ten teren da się kupić w tym? Do domku? Chciałbym taki mieć. Jaki teren? Tam, na tym? Ten tutaj, no zajebisty jest ten teren. Na pewno wygodniejszy niż moje krzesło do kompa. A co ty, na pewno nie. Ty. To weź go kurwa przesuń, jedziemy. Z bossem można zmierzyć. Dobra, jeden osób jest. Nie da się sam bym chciał. No każdy dobra. By chyba chciał ten teren. Zajebisty jest, nie? Dobra, hi. Zostaje Dragon Teron. No on jest biedny. Mi jeszcze bardzo podoba się idea OTS-a, gdzie na przykład za full outfit lub za mounta dochodzą bonus do skill, axe, movement, speed, magic level. Znaczy, z jednej strony fajnie, a z drugiej strony lipa, bo patrzcie, no fajnie, że na przykład zrobicie sobie jakiś outfit i dostaniecie jakiś bonus za to, no to coś by te outfity zaczęły dawać, ale z drugiej strony na przykład jak jesteś magiem, a podobałby ci się, nie wiem, full barbarian, no to jest lipa, no bo dawałby prawdopodobnie załóżmy axa, nie? No to już nie ma sensu go na magu robić. Bo i wszyscy by biegali w takich samych outfitach, bo każdy mag by biegał w takim, co daje mu magic level, nie? Chwila, bo inaczej napiszę. Chyba, że dawałyby jakieś procenty, tak jak dają teraz te...
Do skilli. Do skilli, no, dokładnie. No, jak Loja, no to wtedy miałoby to sens w sumie. No już inaczej. Ale wtedy, wiesz, jaka by była cena na przykład twojemu bez chata, jakby mag dawał ileś magic leveli full? Czy wiesz co, wątpię, żeby to zrobili, bo to by było wtedy już Meksyk. No nie, no ja też wątpię, nie, no ale to jest ciekawa opcja, tylko problematyczna, nie? No. Nie? Dobra, 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 panowie, to teraz już jest to gotowe i teraz powiedzcie mi, co i jak się zachowywać tam. Bo to już mam zrobione, nie, u niego. Odpisał to, co miał odpisać. Ogarnąłeś, tak? Tak, już jest ogarnięte. To teraz chyba jeszcze raz tam do tej świątyni musimy lecieć. Tak? Chyba nie. Tak mi się wydaje, że się dwa razy do świątyni latało, nie? Poczekaj, no to poczekajcie. Zobaczymy, wejdzie, jak wejdzie, to wejdziemy, jak nie, no to do świątyni pójdziesz. No dobra. Bo to szkoda nadrabiać. 15 minut jest na zabicie. No to chodźmy pod dźwignię i tam ci wszystko powiemy, co i jak. Dobra, to chodź, to prowadźcie mnie. No, będzie szybciej o wiele. Idźcie tam razem, bo się możecie strapować. No, jest już. Bo tam Darken. A to tam Darkeny to tam nam mogą też. A możesz wejść TV. Ta mapa jest fajna. Przez krzaka, jak sobie zawsze możesz przejść, nie? Dajcie mi minutkę. No, na luzaku, my sobie tutaj wtedy porozmawiamy w tym czasie co i jak. Dobra, to słuchaj, tak. Tu będą dwa filary na dole, nie? No. Jeden, drugi filar. To filary interesują głównie nas, nie? No. Ty ze smokiem staniesz sobie gdzieś tutaj i będziesz się starał trzymać go tak, żeby on nie rzucał wave'ów w dół, nie? No. Będziesz starał się, no gdzieś go tam w prawo, w lewo, albo żeby w górę on stał odwrócony, nie? Dobra, dobra, będę go, no, no. No, on tam jakoś mega mocno nie bije, więc teoretycznie sam się powinieneś dać radę leczyć, gdyby tam, wiesz, gdzieś ci HP mocno spadało, to krzycz, to ja podbiegnę i cię uleczę. Dobra, mam dużo suprimek, dobra, no. No, spoko. I tak, jak ci powiemy, to na ziemi w którymś miejscu, gdzieś tutaj koło tych filarów mniej więcej, no. W różnych miejscach, bo to zależy, gdzie my to zrobimy, będzie czerwony, tak czerwona plama, to będzie teleport, nie? No, on pójdzie za mną, Exori. Tak. No i go... To tak przeciągnąć, żeby on idąc za tobą, wszedł w teleport i wtedy ty wchodzisz za nim od razu, nie? Dobra, okej. Okay. Dobra, wy będziecie niżej... A ja go biorę do góry i żeby was nie atakował. O to się rozchodzi? Tak, tak. No dobra. I najważniejsze, żebyś potem go w ten teleport wciągnął, bo ten... Dobra, dobra. Już? Dobra, tu jest deki to. Jakieś ekuby założyć. Co? No, dzika. Czekaj. Nie krzycz na mnie, bo się... Kurde, jeszcze mi się to spodoba. Dobra. Już? Tego jeszcze jest sens bić w ogóle. Tak, tak, ciągnij. Co tu się kurwa robiło, żeby nie pomijać? Nie firebomby jak. Aha, już, no. Aha, tak, to się ubijało, tylko nie pamiętam czym. Tu go wystarczy mieć? Czymkolwiek. Tak, to tylko kwestia, żeby nas nie bił, nie? Dobra, możesz już tu powoli iść do nas z tym smokiem. Chodź z tym smokiem szybko. I no. Masz też czas ograniczony. I w ten teleport czerwony musisz go wciągnąć. No i wchodzimy. Już? Tak, wejdź. O. Przeciągnąć go gdzieś? Nie, stój. No weź go tylko i stój z nim. Najlepiej od maga. Nie będziemy bić. No i dobra. I tak pewnie z parę razy. No. Tu wystarczy? Tak,
super. Czekaj, bo w ogóle będę bił tego. Tak, o, jak z energii wchodzi. O, jak energii. Wchodzi? Ja to parala mam na razie. No i powtórka. Czemu? No bo to taka mechanika jest po prostu. Aha, myślałem, że coś się skrzeniło. Nie. Jest wszystko alright. No tak kilka razy po prostu musimy zrobić, nie? Dobra. Wiecie co, ja ubiję te górne. Raczej on ciężki nie jest, tylko trzeba... Dawaj. Dobra, przeprowadzić już do twarzej. Sam wpadłem, tak? Nic nie szkodzi. Dobra, jest git. Jak wpadniesz z nim w teleport, od razu odchodź. Tak. Dobrze, że on ze mną wpadł. No, ten paral jest tragiczny tutaj, nie? O, jest. 1800 złeka to całkiem przyzwoicie. Nawet nie mam pojęcia, gdzie wy to sprawdzacie. Znowu to samo? Tak. Dobra. No i tak w kółko, to już nic nowego się nie pojawi. Dobra, to już go mam. Ile macie? Jednego. Dobra, mam to. Dawaj. Mówcie kiedy. Jeszcze nie, no. Ty teraz mówię. Dawaj. Tutaj. Mamy. Co jest? Poczekajcie. O co chodzi? Kurde. Ty, ja jestem szybki teraz. Poczekajcie. Ja go odciągnę. Co masz na tej podłodze? Ty, no. Tu wam wystarczy. Tak. My tam się ustawimy, nie? Tylko żebyś tego złapał i to wystarczy, nie? Dobra. Nawet nie... Aha, dobra. Gdzie on jest? Tutaj. Kurde z tym... Sio. Co ci z Sio się nie podoba? A, nie wyciszę sobie kanału i wiesz, on na kurde. O. Dobra, chodź na samym dole. Jest. Zresetuj. O, dokładnie. Możesz taki za bombę rzucić. Dobra. One nie wchodzą na firebombę. Parale to faktycznie są tragiczne. Parale są tragiczne tutaj, nie? Zdążyłem z łeka. Przesądzę wszystko. Dawaj, Fervor. Dawaj na dół. Wszedłem. Dobra, widzę. Czerwony, nie w zielony. I spas. I co źle? Nie, wszystko w porządku. Fajnie, wszystko jest. Nawet chyba nieźle siada. Jak na to, że w czterech. Hit to był jak pierwszy raz zrobiliśmy, nie? W tym. Kurde, jak on miał? Z Mironem, z Mikim i czekaj, to był ten, Dawiś. Z Dawisiem, no. Jezu, on takie zamieszanie robił. Tak się wkurzał chłopak, bo nie ogarniał. A ja wam powiem, że jestem tak sparaliżowany, że nic nie mówię. No, reszta jednego trzeba. No, takiego wave'a ktoś mi. Dobrze. Ogórki są. Jeszcze na zielony. No nie, no dobrze jest. No dobra, to teraz to już... Nie, jest dobrze. Jest czerwony. Dobra, dawaj go. Jest? Tak. No, ale... Na wave'ie to chyba nie chce stać. Dostałem wave'a. Chodźcie. To chyba nie był Max.
Mówisz? Myślę, że ma na pewno większą umiejętność. Duży smog teraz. Ale jak to się mówi, Racel, 3000 HP, a nie śmiertelni. I co, dalej on? Tak. Aha, to do końca, aż go... Tak, aż go ubijemy. No, dobra. Po prostu, jak jesteśmy w tym pokoju, to on jest nieśmiertelny, nie? To tam mu się daje. To tu mu tylko, po prostu tylko go przyciągać, jak setą. Tak, dobra, dawaj na dół. Kurde, wlazłem bez niego, tak? O, dobra. Kurwa. Już. Ja! Co, nie zdążyłeś? Nie. Co się stało? Smog nam stanął na telefonie. Nie umiejesz się. I co się dzieje? Nic. Ja sobie już nawalę tych sołów. Ej, halo. Nic się stało. W porządku wszystko. No, ale nas zaokrojono ładnie. Dużo zrozpiłeś, Kiza. Ty wiecie, co jest najlepsze? Że wy to wszystko widzicie, że wy to wszystko widzicie, nie? A ja nic. No już, Kiza. No bo... O! Za duży damage. Ale nie, pan. Ściągnąłem na strzała tego są. Powiedz. Dobra, nie. Prowadzić. Weźcie tych smoki, bo je po prostu... Rozniosę. No. To był hit z tym smokiem teraz. No. Nie mam pojęcia, o czym mówicie, poważnie. Ale ty już byłeś w pokoju, nie? A... To zaufaj mi, że było naprawdę śmiesznie. Po prostu nie mogliśmy wejść na ten teleport czerwony, no. Bo wszedł na niego smok. No, a smoka nie teleportuje, wiesz, tylko stoi sobie na tym smoku. Bo ten taki zwykły smok, nie? Ten taki... No to jest... No to przecież on stał i też nie potrafiłem wejść. No, dokładnie. No właśnie, no i na tak, tylko wystaliśmy bez bóbka od tego smoka. Racel zdążył wejść, a mi się teleport zamknął. No. Dobra, są trzy. No, dobra, jest. Ja ubiłem. Do dołu. Chodź z tym. Już jest? Ja ubiłem smoki. Jest? Jest, dobra. Dobra, on już pójdzie za mną. A te sumony są wkurzające. Najgorszy ten paralik jest, nie? No. A dobrze, Paweł wziął sumona na siebie, to niech stoi z paralem. Nie ma problemu. Oj, tak. Nie, jeszcze raz. Sądzę. Minimum raz. A, już. Nie zdążyłem na wave'a podejść. Ciężki, jakbyś wtedy nie padł, czy wszedł. Nie padł, jakbym wtedy nie padł, to pewnie coś by z tego było, chyba. Ej, jest tak dobra do bicia. Dobijcie ten, ja dobiję smoki. Już możesz. No, chodź. Dobra, tyle. Wiesz co, jakbyś chciał, to zielonego możemy zrobić, bo on schodzi po prostu tak szybko, że... Ja lecę teraz i tak. Aha, no dobra, no chyba byśmy tam znaleźli może. Spokojnie. Nie, ja mam się. Co, gotowy? Tutaj masz... Gdzie jest maszynka? A, teleport. A jak wejdziesz w teleport, to będzie maszynka. Poczekajcie, biorę coś tam z niego. Tylko tu masz ograniczony czas, żeby tą kliknąć maszynkę, wiesz? Także zostaw te. Dzięki za pomoc. Zaraz ci pokażę, dobra, jak się odbiera te paczki. No właśnie, ma Paweł, dzięki za pomoc. No dzięki. Ja wam bardzo dziękuję i... Racelku, my się zaraz spotykamy. No. Jakie plany, tysięczny level? Za daleko, żebym w ogóle snuł. Ej, ale na tej podłodze jestem wolny, masakę. To dobrze, ja jestem szybki. Ale czekaj, wejdziesz na te płytki i dostaniesz speeda. O, te płytki to tak, o po płytkach to można chodzić. Kozak.
Racel, ty wbiłeś na tym, na murach wszystkie lizardy? Coś ty. Drakeny tylko. Boże, to dobrze. To jest krew z nosa. Brakuje mi legionarów, brakuje mi magów i załganów chyba. Nosek. Ja się... O i tych, co tutaj są, tych chosenów. Kiedyś się za to zabiorę, ale to są kolejne mobki, które wbiję, jak już nie będę miał co wbijać. No, czyli ja też taki, to, takich to mam dużo. Nigdy się tak nie stanie, więc... No. A te baty sobie tu wbiję i to Tigery. Tigery powinny wejść szybko. No dobrze poszedłem, myślałem, że źle. Nie, źle poszedłem. Co jest? A, tutaj, dobra. Jak myślisz, bardziej się opłaca kupić Great Axe czy Hellforged Axe? Na Great Axe to cię chyba nie stać. Dalej źle idę, tu, w prawo, co jest? Tak to jest, jak się czat czyta. Nie no, ja mogę wyjść po ciebie, wiesz, problem. Tak? Wyprowadzisz mnie? Mhm. No, tylko najpierw cię muszę znaleźć. Właśnie. No dobra, to ja też uciekam z swojego tego streama. W takim razie... No, siema, Kielku, na razie, dzięki. No, ja również dziękuję. Szacunek. Kawy, jasne. No problem. Ja też uciekam, bo chyba też streamka będę w sumie już kończył. Bo ty pewnie walczysz jak standardowo jeszcze, co? Kto, ja? No. Nie, nie, nie. Zaczekaj. Aha, bo tędy się schodzi, nie? Tą drabinką. Tędy i w teleport, no. Dobra, ja muszę zobaczyć w ogóle. A ten, chcesz zobaczyć, jak tam się te nagrody odbiera? No. No to chodź. To już... hali stemple czekam jak coś. Dobra. Poczekaj, sobie tu tylko ustawię. 32 osoby u mnie. Jak miło, że mnie oglądacie. Chyba, nie, miałem około 40 nie, już. Tak? No, 40 czy 40 parę. To już grubo. No grubo, nie? Jak na takie, wiesz, pierwsze rzuty, co? Ale się fajnie czuję, nawet nie macie pojęcia. No, Racelku kochany, wiesz co ci powiem? No, ja ci tego nie muszę mówić. Wiesz jak to jest, jak się rok i 4 miesiące tylko XP. No. Rok i 4 miesiące wbijałeś ten level? Tak. To i tak dobry wynik. Cały czas. Cały czas ekspie. Cały czas. Ostatnio się za bestiarkę wziąłem, bo ktoś mnie tam kusił, wiesz, za dużo mam troli jeszcze, nie? Rozumiesz? Nie mam... no, bestiarkę to teraz będzie od piątku chyba. Nie, za tydzień się zaczyna rapid respawn. Ja muszę coś zrobić, bo ja mam tylko. Wiesz co, ja na tym. Gdzie ja wchodzę w ogóle? No ja czekam w temple jak coś. Jesteś w temple? Tak, tak. A Dorenu, który ma level? Co? Który Dorenu ma level? Cześć Wercia w ogóle. 4 miesiące jak ty swój 2 lata wbijałeś? I tu piszesz do tego... No. Ale cię wyśmiała. A, no to standardowo, największy hejter. Dobra, co... Stone. Hi. I co dalej? I to, co ci napisałem, ten Adventure Stone. I jest. On ci da taki kamień zielony. Chwila, już. Cześć, mówi, ja siemano. Już. Skopiuję taki to. Taki kamień powinieneś dostać. Dobra, NPC. Co powinienem dostać? Kamyk taki. Jak teraz tutaj na ziemi leży. Nie mam, ale wiesz co ci powiem, ja takie coś mam. Czyli my możemy od razu tutaj iść, chodź. Tak, klikasz sobie go prawym. No i tu schodzimy, tak. Idziemy tu. Oto się rozchodzi. Dokładnie, i tu masz tą skrzyneczkę, nie? No. I co z nią?
Ja no wszystko. Jakieś... Ja wszystko pozabierałem to, co było tam. No tak, no, ale generalnie jak nie jak z bossa wypada ten worek, no, no to jak nie odbierzesz, jak... nie wyciągniesz sobie rzeczy z tego worka, no, no to masz tydzień na wyciągnięcie tutaj. Super. Po 7 dniach ci znikają, nie? Wiesz co? To ja takim akcentem ślicznie wam podziękuję. Ja biegnę do siebie, do, tak jak kiedyś powiedziałem, jaki celebryta, taka chata. Biegnę do siebie, do domku. Dobra, ja też uciekam z Discorda. I... No. Jestem pełny kończył. Także powodzonka, siemaneczko. No, dziękuję ci. Dziękuję wam wszystkim. Szacunek i pozdrawiam. No, hej. Jesteście jeszcze? To teraz powiem tak. Bardzo serdecznie jeszcze, bardzo, ale to bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy mi pomagali. Wielki szacunek. Pozdrawiam jak najbardziej i powiem wam szczerze, że nie byłem aż tak zestresowany. No co się tam śmiejecie? Nie byłem aż tak zestresowany jak przykładowo na jakichś nubskich respach. Poważnie. I powiem jeszcze jedno. Gratulacje, dziękuję wam bardzo. I powiem wam jeszcze jedno. Jeżeli tak wyglądają team hunty, to powiem... Że chyba szybciej nasz Vin Diesel z Celesty. Dobra, dziękuję, no. Wiesz co, nabieram, jestem taki XXX, nie? Bardziej. Taki extreme. I powiem wam tak, bardzo fajnie to wychodzi, jeżeli jest Team Hunt ogarnięty. Teraz ta Tibia jest naprawdę, to jest rewelacja. Discord, ta rozmowa, ta w ogóle ten, dla mnie to była zabawa. Wszystko na luzie. No nie, no wszystko poszło tak jak miało. Ja myślałem, że nie wiem, że naprawdę będę sprawiał wam problemy tam. Nie gniewajcie się, jeżeli coś tam, coś źle, coś, ale no... Jakoś się udało, znowu dwa odblokowane i no co, i lecimy dalej, nie? Ja tutaj podziękuję, a z wami jeszcze po prostu zostanę na streamku, a tu dokończę to wszystko i jak zawsze taśmowo pójdę, czyli szacunek, pozdrawiam, do następnego. Hey.